Witajcie, witamy Was serdecznie w tygodniu, w którym nastąpiła premiera trzech modeli LG. Witamy, no i co, zaczynamy pewnie od tego, co najważniejsze. Q6, LG Q6. Były tak naprawdę trzy modele, ale u nas jest jeden. No, tu warto pochwalić chyba producenta, bo rzeczywiście w zasadzie ten telefon zadebiutował w Polsce tego samego dnia, co na świecie. Najpierw rano przyszła prasówka od LG globalnego, że są trzy nowe modele. Znaczy najpierw to się pojawiła w oddziale koreańskim. No fakt, ale no to oddział koreański zaprezentował dwa modele. Powiedzmy globalnie. Też nie będą mieli wszystkich najwyraźniej. Tak, dokładnie. One prawdopodobnie będą regionalizowane. No niestety na polskiej konferencji nie szło się dowiedzieć, czy wszystkie modele do nas trafią, czy tylko ten jeden pozostanie. No ale trzymając się tego, co na pewno wiemy. Mamy ten bazowy model LG Q6, ten model wyjściowy z tej nowej serii. No jest to średniaczek, po prostu. Średniaczek, ale z bajerami zaczerpniętymi z flagowca, chociażby ekran. Ale globalnie rzecz biorąc, to te trzy wersje, to one się nie różnią niczym poza pamięcią. Pamięcią, tak, dokładnie. LG do tej pory nie robiło czegoś takiego, że jeden telefon właściwie z różnymi wersjami pamięci nazwało trzema nazwami i sprzedawało pod różnymi. Ale mi się to podoba. Łatwo je dzięki temu odróżnić. A no i tu jeszcze też, no chyba trzeba pochwalić LG, bo dali nam ten średni model tym razem, nie ten najsłabszy. Także no, są plusy. To znaczy ten główny, ten, który się rzeczywiście nazywa Q6. To jest model średni, jest jeszcze Q6 Alpha, który jest najsłabszy w stawce i Q6 Plus, który jest najmocniejszy. Po cichu liczymy, że i ten Plus też do nas dojdzie. Adam miał to w Warszawie w ręce, w związku z tym wiem mniej więcej, co ten telefon sobą reprezentuje, jak jest z wyświetlaczem, z obudową. Wiesz co, wyświetlacz jest całkiem ok. To jest ten wyświetlacz rozciągnięty, czyli proporcje 2:1. Tak jak w G6, tylko że no rozdzielczość mniejsza. Poprawialiście mnie ostatnio, że to nie jest rozdzielczość kinowa. Pogrzebcie troszeczkę, jeżeli chodzi o formaty kinowe, to jest jeden z formatów kinowych, co prawda nie ten najpopularniejszy, niemniej był to jeden z formatów kinowych swego czasu. No tak, no to jest ten dawniejszy, tak? Teraz te ekrany rozciągnęli jeszcze bardziej, no ale telefon 21:9 chyba by trochę głupio wyglądał. Trochę głupio. No ale pewnie się doczekamy. Monitory o takiej jakby rozciągnięciu, tak. Rzeczywiście dziwne. Oczy wychodzą za uszy, jeżeli się patrzy z bliska, no to jest format zdecydowanie do kina, no może no to, do dużego dobra, telewizora. Słuchaj, to gadamy, warto ten telefon czy nie? Jest porządnie zrobiony? Wiesz co, no nie znam ceny, bo na polskiej konferencji nie podano ceny, tam ptaszki na drzewach okolicznych ćwierkały coś, że nie przekroczy 1700. No to przy tej cenie trochę za dużo, ale ja obstawiam, że będzie w granicach 1500 i wtedy no całkiem okej. Obudowa jest z tyłu pokryta tworzywem, niestety lakierowany. Trochę się boję o trwałość, ale no to testy pokażą. Rysować. Będziemy go mieli na testy, prawdopodobnie zajmie się nim Jola i myślę, że ona Wam powie, czy ten telefon jest wart grzechu. W sumie, czemu nie? No, brakowało takiego średniaczka z pewnymi elementami flagowca, no i tutaj LG to daje. Ale to nie jedyna nowość, którą ma LG dla nas, nie? To znaczy drugą nowość to dopiero zobaczymy. Ale tutaj też jest coś fajnego. Mówimy o V30. I wiecie co, ten telefon zadebiutuje, bo to już wiemy, LG rozsyła zachodnim mediom, zachodnim oczywiście, zaproszenia i premiera odbędzie się na targach IFA, przededniu tego oficjalnego takiego rozpoczęcia. Znaczy nie będzie wrzesień, tylko w jeszcze sierpniu. Jeszcze zdążą w sierpniu, to będzie 31 chyba, ile dobrze pamiętam. Wiem, że o 9 rano, kurczę, znowu się nie wyśpię, no. Bo mam nadzieję, że nas zaproszą jednak na tą premierę, skoro już i tak będziemy w Berlinie. Zobaczymy, z LG różnie bywa. Dokładnie. W zeszłym roku rzeczywiście nas zaprosili, natomiast oni te konferencje zagraniczne robią takie ogólne. Tam są pralki, lodówki, tak, wyświetlacze z LCD. Pożyjemy, zobaczymy. W związku z tym, a my jesteśmy redakcją ściśle telefoniczną, w związku z tym niekoniecznie. Czasami po prostu nie zapraszamy. Nie jest pewne, czy tam będziemy, ale wiecie co, jest prawie pewne, że ten telefon tym razem, ta seria V, dotrze do Europy, no bo po co by robili premierę w Berlinie, gdyby nie mieli zamiaru go sprzedawać w Europie? No. Znaczy V10 też w Europie przecież była, nie? No była, ale taka raczej
w małych ilościach. To znaczy, nie była jakoś specjalnie promowana. Nie mieli pomysłu na promocję tego telefonu, dlatego że za moment jakby po wyrzuceniu na rynek flagowca wyrzucili następnego smartfona, bardzo atrakcyjnego, który właściwie też mógł być nazwany smartfonem flagowym. Nie mieli za bardzo pomysłu, jak to rzeczywiście wypromować, jak ludziom pokazać, że to jest atrakcyjne. No miejmy nadzieję, że tym razem pójdzie im lepiej, chociaż kurczę, no on będzie musiał powalczyć z Note'em. A i wytłumaczyć cenę jeszcze, tak? No, a Note, no też tak, w tych okolicach tu różne plotki chodzą, że Samsung przyspieszy premierę o tydzień, żeby być jeszcze tydzień przed LG, no i oczywiście przed iPhone'em. No ale tego jeszcze na pewno nie wiemy, no wiadomo, że będzie ten Note 8 i różne są przecieki, on się pojawia co chwila na jakichś renderach, ale kurczę, tak naprawdę strasznie długo gadamy mało, nie wiem. LG, ale tak naprawdę w tym tygodniu niewiele fajniejszych rzeczy się zdarzyło, poza tą premierą Q6. Chińczycy na przykład pokazali takiego smartfona, Huawei dokładnie pokazał, Enjoy 7. To jest smartfon, który, to Enjoy to jest właściwie nazwa tłumaczona, bo to jest smartfon, który będzie głównie dostępny właśnie w Chinach. Taką ciekawostką fajną na jego temat, 5 cali bodajże Snapdragon, jakiś taki niezbyt wielki, dwie wersje z różnicą pamięci, HD ekran właśnie, tak jak Adaś mówi. Ale fajną rzeczą na jego temat jest to, że wyjdzie również w wersji dla KFC. Dlatego, że KFC w Chinach ma 30-lecie funkcjonowania, zdaje się. Są takie fajne zdjęcia. W ogóle w Azji jest popularne. Azjaci kochają KFC. Nie wiem dlaczego, ale... W związku z tym czerwona wersja telefonu będzie wyposażona właśnie co najmniej w tylny nadruk, na tylnej... Tak, jest pułkownik Sanders. No nie, jest jeszcze coś w tym telefonie fajnego. A co tam jeszcze jest? Jest taka aplikacja, dzięki której siedząc w KFC możemy puścić... Możemy wybrać utwór z playlisty i puścić go przez głośniki w restauracji. I dowiedzieć się, jak kurczak, którego jemy, miał na imię. Tak, pewnie chodzi to o Bluetoothie. No i oprócz tego oczywiście jest taka apka też do zamawiania jedzonka w KFC i tam jest jakiś kredyt, za który można wymienić na jedzenie. Nie wiem dokładnie, w jakiej to jest proporcji, no ale podejrzewam, że pewnie na jeden kubek kurczaków wystarczy taki kredyt w prezencie od Huawei'a. A to jest taka łączona trochę premiera, dlaczego Huawei? No Huawei też obchodzi 30-lecie, tylko tak jakoś po cichu trochę. Dobra, Vertu się kończy. No... Kończy, nie kończy. Z Vertu to jest trochę dziwnie, bo ta marka przechodziła z rąk do rąk. Ostatnio nabył ją taki turecki biznesmen Uzan. O tym, w której nazywa się facet. Tygodniówki o tym mówiliśmy. Vertu, ja wam przypomnę tylko, że to jest marka drogich Nokii. Były to drogie zaczęła, Nokia. Zaczęła tak. Nokia, tam były bebechy z Nokii, tak. Natomiast obudowy były zrobione i były robione z metali szlachetnych czy półszlachetnych. I była tam skóra, diamenciki, różne takie duperele. Rzeczy. To kosztowało straszliwe pieniądze. Oj tak, no widziałem takie telefony po ponad 10 tysięcy euro, mogłem sobie nawet pomóc. Ale to były dobre modele Nokii, bo to się zaczynało, zdaje się, od 8800. No ale to prehistoria. To były rzeczywiście bardzo fajne. Tak, to była prehistoria. Wróćmy do tego, co teraz. No, kupił Turek nazwiskiem Uzan. To jest facet, który tam lokalnie jest znanym biznesmenem. On tam miał jakieś w tle konflikty z tureckim rządem, ale kit, nie mieszajmy polityki do tego. To jest nie do odratowania w tej chwili. Słuchaj, z tego, co czytałem, to długi są jest straszne. Tak zadłużone. On tam zaproponował 2 miliony z kawałkiem, żeby spłacić te długie okazały, ale to jest nic. To jest nic w ogóle. W wierzyciele machnęli na to ręką, że chłopów nie chcą. 200 pracowników poszło na bruk. I to nie jakich takich pracowników, tylko Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii. Bo to jest też ważne. No i cóż... To była taka marka, gdzie można było mieć osobistego konsultanta, jeżeli coś tak, się z telefonem działo, można teraz było zadzwonić, uwagę. Miało się telefon, oni było się członkiem ekskluzywnego klubu i tak dalej. Tak, i zwróć uwagę, oni tą usługę concierge zawiesili, nie zlikwidowali, zawiesili. A skądinąd wiemy, że nieco wcześniej, kilkanaście dni temu, ile nawet dobrze pamiętam, tenże Hakan Uzan, ten Turek, który jest obecnie właścicielem, dogadał się z chińskim TCL-em, czyli firmą, która produkuje Alcatele i BlackBerry. No i tam jakieś pieniądze zainwestował, jakiś tam kontrakt podpisali.
No i jest szansa, że jeszcze Vertu powróci, produkowany przez TCL-a, bo... Wydaje mi się, że raczej takiej szansy nie ma jest, ze względu jest, na kasę, Jacek. Chyba że Chińczycy się zdecydują oczywiście mocno zainwestować. Upadło to Vertu brytyjskie, ale turecki właściciel zachował sobie prawa do licencji na tą markę, na rozwiązania techniczne, na design telefonów. No jak się tak, pakowało jakieś pieniądze i kupiło... Ja myślę, że on po prostu ucieka, no nie chcę faceta osądzać, ale wydaje mi się, że to jest po prostu ucieczka przed wierzycielami, a telefony Vertu powrócą z tym, że już produkowane przez TCL-a i możliwe, że kolejnym Vertu to będzie jakiś tam Alcatel Idol 5 czy coś, tylko przystrojony w skórę, diamenty i tak dalej. Może tak być. No, jest to prawdopodobne. Jeśli już mówimy o starociach, bo Vertu to jest taka marka, która rzeczywiście długo już funkcjonuje na rynku i trochę szkoda, że zniknęła, do folkloru branżowego należała, to gdzieś wynalazłeś informację, że N-Series ma szansę na odnowienie. Tak, wiesz co, to jest news z Chin. Ta informacja wraca jak bumerang co jakiś czas. Bo no tak, to prawda. Była bodajże wiosną też taki news, że planują, HMD planuje wskrzesić serię N. No jest to prawdopodobne, ale na razie bardzo mało wiemy. Bardzo mało wiemy, więc ciężko cokolwiek na ten temat mówić. Poza tym, że w Chinach ptaszki ćwierkają, że N-Series wróci. Nigdy nie miałem N-ki, miałem E i to ja miałem, takie biedniutkie, ale... miałem E50, która była bardzo fajna. No ale nie liczcie, że to będzie takie N, jak były powiedzmy te kultowe modele N97, N76. Nie no, zresztą przeczytacie na łamach mgsn.pl recenzję Noki 3 autorstwa Joli Szczepaniak. No i myślę, że ta lektura rozwieje wasze wątpliwości co do tego, czym w tej chwili jest marka Nokia. No, smuteczek. No. Ale chyba Jola nie napisała tam nic złego o tym. Wiesz co, no trzeba przeczytać. No ja nie mówię, że ona z automatu przekreśliła ten telefon. Ale... najtańszy telefon w tej chwili z serii. Ma wyjść co prawda dwójka również. Z tego co wiem, prawdopodobnie albo ze Snapdragonem 200, albo z jakimś Mediatekiem. Tak. Natomiast ta trójka to nie, no, nie jest zły telefon. No nie jest zły, ale opinii jakoś tam koszmarnie dobrych też nie zbiera, bo czytałem kilka innych recenzji, wszyscy mniej więcej są zgodni i tutaj... Bo nie jest genialny, jest poprawnie zrobiony, to jest telefon, który działa. Ale ma problemy wydajnościowe i tutaj no, trzeba by było się przyjrzeć naprawdę. No polecam wam po prostu lekturę recenzji i tyle. Spoko, bo... nie będę bronił, bo i tak nie trzeba przeczytać, wyciągniecie sami wnioski oczywiście. Recenzentka tylko pomaga. Przy okazji Noki pojawiła się informacja o tym, jakie Snapdragony pojawią się w kolejnych modelach. Będą stopniowali. W 9 mamy szansę na Snapdragona 835 i całkiem mocną specyfikację, także to będzie ten rzeczywiście prawdziwy flagowiec na który czekamy. Także jest szansa, że będzie fajnie. Są, jest 630 i 660 w kolejnych modelach, także oni to stopniują jakoś sensem. Ale wiesz, że ten przeciek jest z Chin. Ciężko mu zaufać, a taką listą mówmy się, że sami też byśmy napisali. Są to kolejne stopniowane modele segmentami, no i tak samo sobie segmentami możemy przyporządkować procki. Niemniej on wskazuje na pewno tendencję Noki do tego, żeby właśnie to jakoś sensem, żeby ta konfiguracja rzeczywiście cenowo się podobała. Nie mogę im tego odmówić, że ta lista Noki wygląda sensownie. Mamy, wiadomo, im wyższy numerek, tym mocniejszy telefon. I to tak się układa w taką logiczną całość. Jest to spójny system oznaczeń i no nie ukrywam, podoba mi się po prostu. Jeżeli chodzi teraz o Apple, Apple szykuje oczywiście premierę, przygotowuje się do niej bardzo mocno, z tym, że ptaszki ćwierkają, że nie wyrobią się już w tej chwili i że obsuwa będzie przynajmniej 3-tygodniowa. Z różnych stron, i to takich, które się uważają za dobrze poinformowane, doszły do nas informacje, że Apple ma kilka problemów. Jeden z tych problemów jest związany z wyświetlaczem. Już mówiliśmy o tych OLEDowych wyświetlaczach, które Apple zamówiło już swego czasu u Samsunga i ma Samsungowe wyświetlacze. Druga rzecz prawdopodobnie będzie brało od LG, które zainwestowało. Natomiast jest nadal problem z dostarczeniem jakby tylu wyświetlaczy, żeby wystarczyło po prostu na produkcję. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest problem, który podobno wyniknął z tego, że Apple jednak się upiera
przy umieszczeniu czytnika linii papilarnych w ekranie. Tak, wiesz co, bo uchwyt nam się, musimy zainwestować w nowy uchwyt. No niestety łódzkie drogi wykończą każdy uchwyt na smartfon. To... Kolejnym problemem jest podobno czujnik 3D, taki, który Apple chce zainstalować do rozpoznawania twarzy. Z tym, że nie jest problemem ten czujnik, tylko problemem jest oprogramowanie do tego czujnika. W związku z tym to nie... To samo chyba jest bezprzewodowym ładowaniem. Tak. Ono też ma wystartować później po jakimś kolejnym update'cie oprogramowanie, więc tu podejrzewam też coś z oprogramowaniem jeszcze jest niedograne. To jest też kolejny problem i też rzeczywiście mówi się o tym, że tutaj jest ta kwestia oprogramowania. Jednego możemy być pewni. Apple zapewne zastosuje swój własny standard bezprzewodowego ładowania, tu nawet pojawiają się historie o tym, że będzie można w ogóle zdalnie naładować ten telefon z pewnej odległości, ale no dobra, to na razie zostawmy, bo dla mnie to są trochę bajki, chociaż teoretycznie jest to możliwe. Natomiast możecie być pewni, że Apple zafunduje nam nowy standard bezprzewodowego ładowania i założę się, że nie będzie on kompatybilny z żadnym z dostępnych na rynku i będziemy mieli własną ładowarkę Apple, która oczywiście będzie odpowiednio wyceniona. Skoro już gadamy o Apple, to od tego tygodnia macie szansę... Nie, przepraszam, jeszcze nie macie. Kanadyjczycy i Meksykanie mają szansę płacić za PayPalem. Różne rzeczy w iApp Store, na przykład w iTunesach, właśnie jeżeli wprowadzi to w dwóch krajach, tak jak mówisz, czy w trzech, to w kolejnych wprowadzą, wymaga to trochę czasu. Jako pierwsze kraje ma być Kanada i Meksyk, później zaraz Stany Zjednoczone i ma się przenieść jak choroba. Mhm. Jak dżuma na Europę. Nie, no ale to jest akurat fajne. Jest jak najbardziej fajne. Wystarczy mieć konto PayPal. Większość ludzi, którzy kupują w internecie, słuchajcie, ma takie konto. Nie musicie im wtedy Apple podawać IDA. Numeru karty kredytowej. Ja nie wiem, czy nie trzeba. Myślę, Apple że nie. IDA, jak się robi, to nie trzeba karty kredytowej podawać. Wiesz co? Kurczę, nie pamiętam, bo dawno już tego nie robiłem. Zrobiłem sobie raz przed laty. Boję się, że nie unikniecie tak czy inaczej podawania numeru karty kredytowej. Natomiast jest jeszcze jedna możliwość. Ona jest fajna, pojawia się po prostu w płatnościach w momencie, kiedy konto PayPal sobie podepniecie. Zawsze im więcej wariantów płatności, tym lepiej, no nie ma na co narzekać. Oczywiście, nie, tutaj nie ma bez dwóch zdań w ogóle. Jest fajna rzecz również dla użytkowników Androida, którym się zdarza czasem instalować aplikacje jak leci. Wiecie, czasem każdemu się zdarza, ale nie każdy moment się do tego słabszego przyzna. Rozumu, i zainstalowanie aplikacji, która zaczyna robić szkody na telefonie. Jest to niefajne, szczególnie jeżeli ta aplikacja wisi i robi coś i wy właściwie nie wiecie, co robić i wtedy szybko próbujecie wciskać przycisk, żeby cofnąć się do głównego menu, do ekranu domowego. I to jest troszeczkę tak, że ludzie, którzy robią Androida, pomyśleli sobie, że warto mapować takie właśnie szybkie przyciskanie, jeżeli 4 razy wciśnie się w tej chwili w najnowszym Androidzie w guziczek Home czy Back, to system to rozpoznaje i rzeczywiście taką aplikację albo zamyka, albo pozwala Wam wyjść do ekranu głównego i tam już się rzeczywiście zabić i się pozbyć paskudy. Bardzo fajna rzecz, z tym, że dopiero od Androida 7.1. Niestety wcześniejsze wersje tego nie mają. I kolejna rzecz, słuchajcie, przy tym również fajna, mianowicie okazuje się, że deweloperzy od Androida zaczynają dbać o to, żebyśmy nie instalowali paskudnych aplikacji, które zbyt dużo od nas chcą, wymagają zbyt dużych uprawnień. To ma być system inteligentny, który sam rozpoznaje aplikację, czym ona jest, jaką ma funkcjonalność, czy rzeczywiście może, nie woła żądać, za dużo. Może żądać pewnych rzeczy, których zazwyczaj żąda podczas instalacji. Będą do tego celu wykorzystywane zarówno rozpoznawanie pewnych zachowań aplikacji, jak i ich opisów, jak i w komentarzy pod aplikacjami. Aplikacje będą grupowane, czyli na przykład, nie wiem, aplikacje służące do rysowania nie powinny żądać dostępu do Waszych kontaktów, albo ewentualnie do mikrofonu na przykład, tak? Aplikacje z kolei, które wskazują Wasze położenie geograficzne, nie powinny o pewne rzeczy również wołać, czy do dostęp do kamery, czy jakieś inne rzeczy. Z tym, że to, tak jak mówię, to jest taki system, który jest nie do końca uniwersalny. Dodatkowo będzie to jakby weryfikacja wieloetapowa. Można sobie wyobrazić nagle, że edytor grafiki, czy kolorowanka dla dzieci będzie jednak żądała dostępu do mikrofonu, że dziecko mogło powiedzieć na przykład nazwę koloru, zamiast pokazywać go palcem.
ale takie jakby wyjątki, takie rzeczy będą wyłapywane. Jest to fajne, dlatego że dzięki temu raz, że wzrośnie bezpieczeństwo, dwa, że nie będziecie instalowali aplikacji, które mogą wam robić szkód po prostu w smartfonie. I to wydaje się dosyć rzecz sympatyczna, tym bardziej, że będzie to robione automatycznie. Nie wiem, czy jeszcze coś. A, jest jeszcze jedna ciekawostka, słuchajcie, Zenfone Laser 3 w Kanadzie. Okazało się, że ludzie nie mogą dzwonić na 911. Asus od razu się zaczął przyglądać poważnie sprawie, czyli na taki numer, na który powinna być możliwość dodzwonienia się. Asus się zaczął poważnie sprawie przyglądać i obiecał, że... Naprawdę update'em to jest zwykły błąd programowy. Pewnie coś gdzieś komuś się mknęło i tyle, nikt nie zauważył, dopóki ludzie nie zaczęli dzwonić po pomoc. I to chyba tyle. Miło było się z wami znów spotkać dzisiaj. Musimy was ostrzec, że niestety, jeżeli się uzależniliście od naszego programu, na pewno mamy jest nadzieję, wielu uzależnionych, to będziecie musieli przeżyć 2 tygodnie co najmniej odwyku. Trzy, mój drogi, trzy. Tygodnie. Trzy tygodnie odwyku. Urlop. Idziemy, słuchajcie, na urlopy, jest lato, jest... Może gorąco nie jest, ale jest pogoda fajna i chcielibyśmy chwilkę odpocząć. Tak. Wrócimy z nowymi siłami po urlopach, zaczniemy znowu także gadać. Zostańcie z nami. W międzyczasie, tak jeszcze może zapowiem, że powinny się jeszcze przynajmniej 2 recenzje na naszym kanale pojawić. A na pewno jedna, to no, stajemy na rzęsach, żeby się to udało. Także będziecie mieli co oglądać przez ten czas. A my zapraszamy, abyście do nas wrócili jakoś tak w połowie sierpnia. Nie spojrzałem, jaka to będzie data, ale domyślicie się, piąteczek, w połowie sierpnia się widzimy znowu. Dziękujemy wam, że jesteście z nami. Życzymy wam udanych wakacji, wszystkiego dobrego. Właśnie. Do zobaczenia. Też wypocznijcie, tak jak i my mamy nadzieję, że wypoczniemy. Trzymajcie się, cześć. Cześć.